Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Czyli koniec miesiąca, zdążyliśmy i będzie top 5. Top 5 oczywiście października, nie listopada, bo kto mnie ogląda doskonale wie, że to są zawsze opóźnienia, jeżeli mówimy o tego typu materiały. Czyli co przeczytałem w danym miesiącu i na kolejny miesiąc gdzieś tam sobie to po prostu później nagrywam. I powiem Wam szczerze, że październik minionego roku, no wiadomo, dużo było materiałów związanych z wyjazdem do Łodzi, czyli czytania co niemiara. Listopad jest troszeczkę spokojniejszy, grudzień będzie nadrabiany, ale powiem Wam, że naprawdę nie pamiętam, kiedy było aż tak mocnych 5 naprawdę bardzo cholernie mocnych tytułów, które podobały mi się, ale tutaj mogę śmiało powiedzieć, każdy z nich po prostu był bardzo, bardzo dobry. I jestem pod mega wrażeniem, jaram się w ogóle tym materiałem. Właśnie ze względu na to, bo jak sobie tak przeanalizowałem i zdecydowałem się, że sięgnę właśnie po tych 5 pozycji, to będzie naprawdę ekstra i ten efekt wow zostanie tutaj podtrzymany, dla mnie przynajmniej. Więc nie przedłużając, zacznijmy. Oczywiście przypominam, że jest to losowe branie komiksów, tak jak mi tutaj leżą pod ręką, mówiąc najprościej, więc myślę, że nie będziecie brali pod uwagę tej kolejności, a ja zwyczajowo po prostu Wam będę je przedstawiał tak, jak mi się udało położyć, więc nie przedłużając tym troszeczkę długim wstępem, zacznijmy i zobaczmy, jakie to jest moje top 5. Pierwsze będzie coś od wydawnictwa Nonstop Comics. Jestem ich milczeniem. Świetna pozycja, detektywistyczna też na pewno, ale i z takim dość mocnym namaszczeniem, bym powiedział, psychologicznym. Pani doktor, tak naprawdę, pani psycholog, psychiatra, jak zwał, tak zwał, która no, zajmuje się różnymi problemami, rozmawia z ludźmi, pomaga im. A co gdyby właśnie było tak, że to ona sama potrzebuje takie właśnie terapie, takie spotkania z lekarzem, po fachu też oczywiście i uzewnętrznienie się, opowiedzenie pewnej historii nawet, bym powiedział. Bo właśnie tak tutaj się dzieje. Akcja dzieje się na dwóch płaszczyznach. Tej właściwej, gdzie mamy właśnie to spotkanie, oraz tej, która wydarzyła się wcześniej. I to, co się tam wydarzyło właśnie, to, co się działo, w jaki sposób w ogóle jest opowiedziane, jak charyzmatyczna przede wszystkim jest ta bohaterka, to jest naprawdę dla mnie rewelacja. Jedno z największych, a na pewno myślę, że top 3 najlepszych tytułów, jeśli chodzi o Nonstop Comics w tym roku. A więc bez dwóch zdań tutaj myślę, że warto po to sięgnąć. Przeurocza, przeniesamowicie fajna historia, bardzo ładnie narysowana. I mimo, że to nie jest nic uroczego w sumie tak naprawdę, bo mamy tutaj i zbrodnie, mamy tutaj i sceny związane z bliskością, to naprawdę świetnie się to czyta. I jestem ich milczeniem. Wow, po prostu naprawdę bardzo, bardzo polubiłem ten tytuł. Także to jest ten pierwszy. Drugą pozycją, jaką chciałem Wam przedstawić, jest to Carmen. Carmen od Scream Comics. Też świetna pozycja. Willem March przede wszystkim tutaj warto wspomnieć. Osoba, która już w Scream Comics się pojawiała jako autor komiksowy. Znaczy bardziej może pozycja artysty. No i tutaj mamy teraz historię też przepięknie narysowaną przede wszystkim. Naprawdę posiadającą głęboką mimo wszystko fabułę. Zbrodnia, a raczej samobójstwo z miłości, bo chyba tak powinniśmy powiedzieć. I do tego dochodzi fakt, że właśnie gdyby śmierć, powiedzmy, była właśnie taka jak Carmen, gdyby w taki sposób działała, w taki sposób prowadziła rozmowę z tą duszą, tak powiedzmy, i gdyby miała takie możliwości, taki wachlarz, gdzieś nawet trochę bym powiedział naginania tych przepisów, jeżeli mówimy o
zasadę, czy trafimy do czyśćca, czy trafimy do piekła, czy może jednak pójdziemy do nieba. Tutaj właśnie coś takiego się pojawia. Jest naprawdę ciekawa fabuła, też na swój sposób szalona, ale przede wszystkim charyzmatyczna mega bohaterka, która no, de facto jest tą śmiercią. Cudo, naprawdę świetna pozycja, którą no, trzeba tak do niej podejść dość, nie wiem jak to nazwać w sumie, ale dość specyficzny sposób, bo ona na początku potrafi troszeczkę zaskoczyć, przynajmniej mnie, jeżeli podchodziłem, kiedy podchodziłem pierwszy raz do tego tytułu i gdzieś tam słyszałem, że co tutaj nie można rozumieć. A no czasami, jeżeli doszukujemy się czegoś, mimo że poszukujemy głównie dobrej rozrywki od komiksu, możemy się przez chwilę zagubić. Tym bardziej, jeżeli czyta się tego bardzo dużo, a później trzeba gdzieś zbierać myśli i nagrywać to na freestyle. Więc Carmen naprawdę bardzo, bardzo fajna pozycja. Kolejny tytuł. Local Man od Lost in Time. Jest to pierwszy tom, jak widzimy. Tutaj jest okraszony jedynką. Historia superbohaterska, ale taka zupełnie inna. To jest właśnie świeże, trochę odmienione. Może nie jakoś oryginalne, bo musiałbym sobie teraz spróbować przypomnieć, czy jakieś pozycje tego typu gdzieś już odczytywałem. Natomiast właśnie bohater, który znajduje się w dość nietypowej sytuacji i wyleciał tak naprawdę z drużyny. Okazuje się, że był zwykłym dupkiem i wraca na swoje stare, dawne śmieci, gdzie niekoniecznie ktoś go chce witać, wiedząc jakim był tym, powiedzmy, superbohaterem. No i tam wtedy tak naprawdę wszystko się zaczyna dziać na swój sposób od nowa. Oczywiście są powroty do przeszłości, jest też tajemnica, też związana właśnie z superbohaterami i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę takie troszeczkę dziejące się na peryferiach superhero, ale w takim świeżym, mimo wszystko bym powiedział, trochę wydaniu, jeżeli patrzeć na to, co na co dzień mamy do czytania, jeżeli mówimy o komiksie superbohaterskiej. I nie, że ja bym ich nie lubiał, bo sami wiecie, że jestem wielkim fanem Batmana i marki DC Comics. Natomiast tutaj to wszystko jest zupełnie inne. W pewnym sensie oczywiście. Tak czy inaczej, bardzo mi się spodobało i ja czekam z utęsknieniem na tom drugi, który pokaże nam, czy ta seria poszła dalej w dobrym kierunku. Tutaj warto wspomnieć, że no, Local Man sam w sobie jest też komiksem, o ile raz, że superbohaterskim, to dwa, że właśnie ten klimat tej takiej peryferii, tego, gdzie wszyscy się wspólnie znają, i do tego dochodzi wątek dawnej miłości, która też ma swoje ciekawe oblicze. No jest naprawdę no, troszeczkę innym doświadczeniem, aniżeli tym stricte superbohaterskim. I to jest właśnie fajne. Idziemy dalej. Kolejna, czwarta pozycja. Kultura gniewu i ostatni dzień Howarda Phillipsa Lovecrafta. No, tej pozycji nie mogło zabraknąć w moim zestawieniu z jednego prostego względu. Uwielbiam Lovecrafta, jak wiecie. Ja cały czas ubolewam, że po przeczytaniu całkiem sporej jego historii czy powieści, powinienem powiedzieć, oczywiście z całymi mitami Cthulhu na czele. No, nie mam teraz czasu, żeby nadrabiać tego wszystkiego, ale kiedy Kuba Rebelka, dowiedzieliśmy się, że będzie odpowiadał za te rysunki, a bardzo lubię jego, choćby nawet pozycję Geneza, która świetnie mi przypasowała właśnie wizualnie, to się ucieszyłem i tutaj to wszystko się sprawdziło ponownie. Kuba odwalił kawał dobrej roboty, sama historia w sobie jest ciekawie napisana, alter ego i w ogóle ten sposób tego właśnie dnia, ostatniego dnia Lovecrafta, tego takiej historycznej podróży, wręcz bym powiedział, nostalgicznej, powracania do tego wszystkiego, co już było i troszeczkę streszczeniu tego życia. To tak jak się mówi, że jeżeli, kiedy umieramy, to że nasze życie tak przelatuje nam przed oczami. Trochę coś w tym desen tutaj jest, ale to właśnie samo alter ego, ten, nazwijmy to dziennikarz, czy jakaś tego typu osoba, która prowadzi tutaj to spotkanie i mamy tutaj na myśli ten ostatni dzień Lovecrafta, to zdecydowanie miało tutaj na to wpływ. I jedynym minusem oczywiście jest to, co narzekałem, zresztą nie chyba tylko ja, ta czcionka w tych listach. Ach, oczy bolały od czytania. Ale jako całość naprawdę jest to rewelacyjny komiks. No i na koniec debiut. Chyba już mogę powiedzieć dla mnie prywatnie najlepszy debiut tego roku, polski debiut,
bo raczej, no jeszcze oczywiście nie zakończył się ten rok, ale nie wiem, czy coś będzie w stanie tutaj się takiego pojawić, aby zdetronizować króla. W zeszłym roku była Ania i jej trzy siostry, a w tym roku będzie ponownie Team Wolf i Małpa. Małpa od naszej Basi Majkowskiej. Kurde. Tak, to jest ta cegiełka, ten grubasek to jest debiut. Małpa, świetne SF, które po prostu zaskoczyło mnie. Zresztą naszą autorkę widziałem na Niech żyje komiks i porozmawiałem z nią i trochę jej ponarzekałem, dlaczego ten komiks tak się musiał skończyć. Ja jestem za to trochę wściekły, bo naprawdę polubiłem tę historię, zżyłem się z bohaterami. I pomimo, że sama jak się przyznała, że właśnie jej nie wychodzą trochę rysowanie, nie wychodzi jej trochę rysowanie twarzy kobiecych, pożartowaliśmy sobie z tego, no to i tak to tutaj wszystko jak wyszło, naprawdę wyszło bardzo fajnie. Sama historia SF i to podłoże fabularne tego bedasa, takiego niegrzecznego chłopca, naszego bohatera, tego gdzie ląduje, tego co musi robić i jak mierzyć się z codziennością w tym świecie przyszłości, jest naprawdę świetnie pokazany. Trochę bym powiedział, że tutaj mogę się doszukiwać, nie wiem, Starship Troopers albo czegoś w ten desen, ale ogólnie sama w sobie historia naprawdę mega mi przypasowała i ja osobiście uważam, że wow. No mówię, ta grafika, te pewne mankamenty, które gdzieś tam owszem wspomniałem, ale tak poza tym, kurczę, no to jest mocny debiut. To jest naprawdę bardzo dobry debiut, żeby tylostronicowy komiks zrobić na formie debiutu, no to szacunek. Także, no sami widzicie, tak się nam prezentują te wszystkie pozycje. Top 5, naprawdę, top 5 bardzo mocnie, cholernie mocny ten październik był, jeśli chodzi o pozycje. Rewelacja i no cieszę się, że mogłem właśnie wam to przedstawić. Także tyle z mojej strony, jeśli chodzi o tą listę. Zdążyliśmy. Oczywiście to nie koniec emocji. Materiały z Niech żyje komiks są zakończone. Pooglądajcie troszeczkę te inne materiały, te spotkania, te rozmowy. Ja wiem, że jest trudniej i znaleźć na to czas, ale naprawdę one były ciekawe i w formie nawet takich podcastów moglibyście sobie gdzieś troszeczkę posłuchać, bo jest o czym. Także dziękuję Wam bardzo. Oczywiście subskrypcja, nie zapomnijcie o tym, będzie mi bardzo miło. Polubcie, udostępnijcie, jeżeli byście mieli ochotę. Skomentujcie. Ciekaw jestem Waszych w ogóle top 5 minionego miesiąca, jakie przeczytaliście. Więc dziękuję Wam bardzo i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.